Siemanko, witam was, kochani, bardzo serdecznie. Nowy rok się zbliża, Sylwester tak samo. A dzisiaj wam powiem o moich grach roku. Będą to trzy gry z wielu, pięciu, iluś tam gier po prostu. I wybrałem te trzy najlepsze. Także oglądajcie ten materiał. Do zobaczenia. Forza Horizon. Miałem przyjemność ograć w tym roku jedno słowo. Wow! I to by wystarczyło, ale powiem nieco parę słów o tej grze. Jest to spin-off serii Forza Motorsport. Akcja Forzy Horizon toczy się w części Stanów Zjednoczonych, a konkretnie w Colorado, gdzie odbywa się festiwal Horizon. I w pierwszych minutach grania Turn 10 daje nam do zrozumienia, że uczestniczymy naprawdę w wielkim festiwalu. Jak to robią przez stacje radiowe? Mamy ich aż trzy, gdzie komentują, co się dzieje na festiwalu. Jedynie muzyka się powtarza, ale można machnąć na to ręką i zatracić się w wyścigach, czy pobijanie rekordów prędkości na autostradach, czy chociażby driftować sobie jakimś muscle-carem lub po prostu zachwycanie się widokami. Graficznie jest bardzo ładnie, jak na Xboxa 360. Niestety nie powiem wam, jaki silnik graficzny został użyty, bo nie znalazłem na internecie informacji. Po całym Colorado są ukryte zniżki na części i tak dalej. Ten tytuł można spokojnie na 100% zrobić, bardzo łatwo i przyjemnie. I od razu mamy całą mapę do zwiedzania. Jest tu co robić poza wyścigami. A po propos wyścigów mamy tryby jak wyścig pokazowy, gdzie ścigamy się z samotem. Oczywiście nie zabraknie klasycznego toru. Oraz mamy cofanie czasu, którego ani razu nie użyłem. Zdobywanie poziomu nie jest typowe. Zbieramy opaski festiwalowe i z czasem mamy do kupna lepsze auta i lepsze części. A propos aut, jest tu około 200 samochodów do wyboru, od klasycznego Mustanga do Lamborghini Aventadora. Jest tu dzień i noc, fajnie prędkości mają, długie, proste, wszystko tu jest, co powinna mieć gra wyścigowa, drogi szutrowe i tak dalej. Jeszcze taka ciekawostka, na tym tytule uczyłem się grać na kierownicy, wiecie, pierwszy zakręt i murek. Ale nie poddawałem się, po kilkunastu wyścigach załapałem, o co chodzi, i śmigałem z kokpitu na skrzyni manualnej. Zabawa była przednia. Teraz ocenić ten tytuł. Jest to 10 na 10. Jest to jak na razie najlepsza gra wyścigowa, jaką grałem do tej pory. Zobaczymy, czy jakiś NFS, czy chociażby The Crew przebije ten tytuł. Może jak ogram, to zobaczymy. Czemu taka krótka recenzja? Bo nie ma tu takich rzeczy jak grach FPS czy CRPG. Ten tytuł trzeba zagrać. Bardzo chętnie zagram w drugą, trzecią lub czwartą osłonę serii. A big announcement. It's CEO of Horizon, Alice Hart. Alice, how you doing? Hey Scott, how are you? Batman Arkham City to druga gra w mojej top gier 2019. A teraz o samej grze. Jest to kontynuacja poprzedniej części gry. Arkham jest w tej odsłonie większy niż wcześniej. Tytuł wyszedł na PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, Wii U oraz PC i na Mac OS. Fabuła toczy się zaledwie kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszej części. Oczywiście twist fabularny jest taki, że w Arkham rządzi nowy burmistrz oraz z ramienia burmistrza rządzi ktoś, kogo nie zdradzę. Oczywiście spotkamy tu znane postacie jak Harley Quinn, dwie twarze Pingwina, Mr. Freeza, Robina oraz ikonicznego Jokera. I tak mniej więcej wam przedstawiłem fabułę. Pora teraz na grafikę. Oczywiście silnik graficzny to Unreal Engine 3, który znamy z Unreal Tournament 3. Oczywiście, że nie zachwycę, czasami trzeba poczekać, aż tekstury się wczytają. Ale ja nie gram dla grafiki, tylko dla fabuły. A opakowanie, czyli grafikę, zostawiam na dalszym planie. Miasto jest naprawdę ładne. Budynki nie powtarzają się. Styl, jaki w mieście panuje, to gotycki, który przypomina mi filmy Tima Burtona. Jest tu co robić. Zagadki, które są rozsiane po całym Arkham przez człowieka zagadkę. Możemy także podsłuchiwać, co mówią przestępcy na temat ostatnich wydarzeń. Naprawdę jest tu co robić. System walki jest miodny. Mamy bloki, kontry, które można łączyć w combo, za które dostajemy doświadczenie. Możemy upgrade'ować strój, bronie, jakie mamy do dyspozycji. To są praktycznie te same, co w Arkham Asylum, ale mamy tu też nowe, jak lodowe granaty czy zakłócacz fal. Również możemy wcielić się w kobietę kot. Nie gramy jedynie Batmanem, naprawdę gra jest godna uwagi. Nawet jeśli nie jesteście fanami Batmana czy DC Comics, Rocksteady zrobiło kawał dobrej roboty. Nie powiem, mi gra zajęła 8 godzin, ale mimo to się nie nudziłem, nie wkradła się żadna nuda. Jak oceniam ten tytuł, jest to solidne 9,5 na 10. Polecam wam ten tytuł, nie zawiedziecie się. Metro 2033 Redux jest to odświeżona wersja Metra z 2010 roku.
Ja za bardzo gier FPS nie lubię, ale spróbowałem Metra, ponieważ lubię postapokaliptyczne filmy i gry. I się nie zawiodłem. Gra jest inspirowana książką Dmitra Głuchowskiego. I to jest na plus. Znamy gry i filmy na podstawie opowieści. Zacznijmy od fabuły. Jest sztampowa. Ot! Dostajemy nieśmiertelnego Stalkera i musimy dostać się na pewną stację i przekazać pewną informację. Ale zanim to dotrzemy, czeka nas walka z potworami, z wizjami głównego bohatera gry, które nieraz są straszne. Oczywiście odwiedzamy różne stacje po drodze, ale dopowiem, że akcja toczy się w Moskwie. Teraz przejdźmy do grafiki. Użyty silnik w grze jest to 4A Engine. Co to powiedzieć? Modele postaci są tu dobieszczone w najmniejszym szczegółem i tak dalej. System oświetlenia jest bardzo cudne. Odbijające się światło w lampach może nas oślepić, ale także przez to można dostrzec wroga, który ma latarkę. Pył w metrach daje taki klimat, że aby stać i patrzeć. Jest tu dynamiczna pogoda dzięki silnikowi graficznemu. Na przykład na masce widać krople deszczu, czy choćby pojawianie się szronu od zimna. Wiatr zamiatający śnieg, dość o grafice. Teraz pora na lokacje. Są tu naprawdę wspaniałe i mroczne, szczególnie w tunelach. Na powierzchni zachwycają, ale jest ta obawa, że zaraz coś wyskoczy i zrobi się niebezpiecznie. Stacje są również godne zapamiętania. Szczególnie kiedy bronimy stację przed ów potworami, czy nawet ucieczka przed frakcją, przed stację. Teraz pomówmy o arsenale, jakiego będziemy używać do pacyfikacji demonów, jak nazywają mieszkańcy metra. Sobatka. Dostajemy na początku gry klasyczny rewolwer, VSV, nieśmiertelny AK, miotacz ognia i wiele innych. Oczywiście bronię można ulepszać. Kolimatory, większe magazynki, lasery, tłumiki. Jest w czym wybierać, ale amunicję trzeba oszczędzać, ponieważ jest to waluta w grze. Więc trzeba zastanowić się, czy kupić ulepszenie do broni, czy też kupić apteczkę, filtry do maski, czy liczyć na szczęście, że się znajdzie w tunelu lub na powierzchni. A propos amunicji, są dwa typy, zwykła i wojskowa, przy czym wojskowa zadaje większe obrażenia. W lokacjach można spotkać pułapki, czy też wiszące puszki, czy potykacze, czy chociaż dziury, przez które wychodzą demony. Nieco, że trzeba dbać o filtry, zapas amunicji, to jeszcze uważać na demony i na tak zwanych cienie. Wtedy gra się ostrożnie. Są również quick time eventy, pojawiające się na ekranie. Wciskaj szybko E i wtedy zabijamy demona nożem. Tak się zachwalam tytułem, teraz pora go ocenić, tą produkcję. Nie mogło być inaczej jak 8,5 na 10. Czemu taka ocena? Ponieważ to nadal FPS, który widziałem kilka lat temu. Nie. I po drugie jest strasznie krótka. 6 godzin. Nie tego się spodziewałem po tym tytule, ale klimat postapokalipsy i to mnie kupuje. Z wielką chęcią zagram Last Light oraz Exodus. Polecam tą grę fanom Głuchowskiego czy choćby fanom FPS-ów. Ja, ciot, prokladie! Mam nadzieję, że wam moje gry przypadły do gustu, te trzy. Także widzimy się w kolejnym roku, tym razem 6 stycznia. Także trzymajcie się, hejos!